Siemanko, nowości z Żabki, tak zwane, jak co sezon, jak się cały trafi, czas pojawia się coś nowego. Dzisiaj poszedłem sobie do Żabki rano, Arek no się spał. I ja powiedziałem tak, ej, są nowe bułki. No trzeba potestować, co jest nowego, co się trafiło, prawda. Proszę to, zaprezentuj, to jest w ogóle bajgla jakaś firma Le Froc, prawda, z Francji, z Francji, nie, z Żabki, Żabka Polska, to jest wyprodukowane dla Żabka Polska, więc Żabkowe są nowe jakieś kanały. No widzieliśmy je wcześniej kiedyś, ale nie pójdę po nóż. Dość mało ich było, więc nie testowaliśmy. Przedstawię zawodników, kurwa, tak zwanych, nie? Jest tak, tego nie wiem, czy jedliśmy, możliwe, że tak, możliwe, że nie. Kebab Tom Siopalu, jest bajgiel z indykiem i serem camembert, brzmi fajnie. Są pierogi jak ruskie z wędzonym tofu. Jest kanapka ze szpinakiem, szynką, mozzarellą i pesto, sałatka, kurwa, Cezar, sałatka z serem i ten, jakieś nowe kubki bubble tea, ten jest o smaku czarnej porzeczki Zodiaka, porzeczka Zodiakara, kurwa, pojebało się komuś. No i jeżeli chodzi, jesteśmy już w smakach, kurwa, pan tutaj bubble tea, to mamy nawet Lifka. I pariferka, kurwa, i gruszka jesieniara, nie wiem, czy nie jedliśmy już gruszki, kurwa. Nie, nie ma opcji, nie ma opcji. Sałatka nicejska przez Seychelle Nicee, Le Froc. Nice. Sałatka z pesto, z makaronem growanym kurczakiem. To fajne, bajgel, ale duży. Z pastą jajeczną i grillowanym boczkiem. Obstawiam, że będzie najlepszy. No, jest najlepszy. Szansa. Tutaj jesteśmy jest my. Jest ten, ile? Recepcja. Ile taki kurwa bajgiel se pożyczyli za takiego bajgla? Powiem ci szczerze, kolego, że zaprosiłem 100 za te wszystkie rzeczy. O cię chuj, jasne. Chyba 115 dokładnie. To pewnie kurwa zdyszkę zrzucą za. Zacznijmy od bajgla. Nie, od tego, bo to tak? Jest wyróżniające się takie inne. A to jest trzeba pogrzać na zimno, na gorąco. O kurwa, wysypałeś. No, trochę się papryka. Zjedz ją teraz, dobrze. No i co to za kebab niby? Nie. Z kurczaka, kebab z kurczaka. Nie wciągajmy całej, bo się nie chcemy marnować sobie jedzenka, to po prostu odkrójmy ją. O kurwa, ale mielonka tam w środku. Dobra. No bo tak. Ty uchylisz rybka tajemnicy? No kebab. No tak kurwa biednie. Kebab taki. Sprawdzę sam kebab, kawałek kebaba rola. A to jest za Kir? Ta, sra Kir, nie za. No nie wiem. Nie no gdzie. Smakuje jak sałatka kebab. Jedzona z kebab. Niezła propozycja, ale mówię tak dlatego, że dzisiaj jeszcze nic nie jadłem, jestem kurwa głodny. To prawda, rozmawiałem dzisiaj o tym z Arkiem, że wszystkie testy, które robimy na głodnego są dobre. Są dobre. Ale czego? Jest nieobiektywne. A, sos czosnkowy tu jest, całkiem niezły. Spróbujmy tego bajgla. Całkiem niezła kanapka. Jest naprawdę ciekaw tego bajgla, nagrasz mi tutaj? Lepsza kupa od tego z kurczakiem, bo on był taki sus zawsze, ale... Nie, i tak najlepsza jest andaluzyjska, tak szczerze. O no, to prawda. I jeszcze jak ją podgrzejesz stary sobie w domu na przykład. No, od najlepszego twoim zdaniem zaczynamy. Tak uważam, że to jest najlepsze. Ta jest taka mała, zobacz, ta jest taka. To jest to oko, kurwa, ty. Zobacz, kurwa, jaki piękny. Z dziurką, o kurwa, dziurka zapchana trochę, trzeba przepchać. Na dole i na górze, no to bajgiel nie zawsze z dołu miał pełne, no chuj go wie, bo to się będzie wysypywać. No co on tu ma? Ogórek kiszony, jakiś coś tam, kurwa, jest. Boczek. Ale jajecznica tam jest. Wygląda, kurwa, jakościowo. Dobry chuj. No ale smakuje jakościowo. Tylko... Dobry. A jeszcze ten boczek... na ciepło byłby lepszy. No właśnie. Co ważne, ta jajecznica nie wali takim jajem zjebanym. No, to prawda. Ogórek kiszony za bardzo koniec smaku. Nie, fajne. Szczerze? Bardzo fajna propozycja. Jedna z lepszych bułek, jaką mam. Bardzo fajne, no. To pewnie kurwa drogie to jest dość. Jak chcę tam Kaiserę kupić taką z serem i szynką, no to nie wiem, z 3 zł ona kosztuje 4-5, kurwa, to nie pewnie 10-15, no ale to mi się kojarzy jak z Warsu takie chyba się zamawiało. Nawet opakowanie jest inne, no. Jest bardziej premium, jest czarne kurwa logo. Opakowanie to też se liczą, nie? Czarne kurwa logo, Le Froc. To dawaj to, te, nie dobra, bo to jest inna kanapka, to dawaj bajgla, jak bajgiel to bajgiel, bo to jest kanapka, więc to jest bułka chyba, tu się to rozkraja. A czym jest ten bajgiel? Ten jest z indykiem i serkiem camembert, okay. Może być fajne. Wow, ty tu nawet kurwa ty jest taka, co? Że powiem żurawinka. Dobra, otwórzmy go sobie, zobaczmy co on ma. O no, ej no kurwa, napierdolone tu jest rzeczy, nie powiem. No. Jest kurwa solidnie, nie? Jest to bardzo kwalitna opcja. Jest weź rozsmaruj tę żurawinę. Kurwa, ale to jest taka bardziej pieczeń, mam wrażenie. To jest no, dużo kwaliteta buła. Jakby to, i to jest mama duże. Zobaczyła, to by powiedziała, ej, to jest dobra buła. No fajne, znalazłeś w tym mieście, nie? Jest to legitne, byłby certyfikat posiadany rodzica, że można opierdolić. Nie jest. Więc jak ci mama kanapka, nie pozwala jeść kanapek zamawianych, to sobie można opierdolić. No kurwa, zobaczcie widzowie, tak? Jak to się prezentuje. Pokażę tu jeszcze, pa. No. No kurwa, ale w smaku mimo wszystko jajecznica no. Moim zdaniem. No pewnie tak, no. A to jakimś chrzanem chyba jeszcze jest takim, chyba że to żurawina. No, co ważne, ten indyk nie jest takim kurwa indykiem niedobrym. Właśnie, bo to się tak się zdarza. Tutaj są kładniki czy ładniki stare. Chciałem być fajnie, sałatka. Ja ją jebało, indyk nie jebał. Sałata świeża. No a często się zdarza, że takie bułka to jebam, te jajka. To wygląda jak bułka z cateringu jakiegoś. No, pan tak Ślimak przyjeżdżający, kurwa, no. Gdy przyjeżdża do biura. No nie wiem, czy tam nie były lepsze czasem. Tam były lepsze chyba mimo wszystko. Bo tu ta bułka nadal się wydaje taka miękka. Uważam, jest że i jest taka... to top bułka z Żabki. Taka miękka jest, nie? Ta z jajkiem. Nie jest taka wypieczona świeżo, ale o! Jakbyś ty to podgrzał w takim wiesz, jakimś opieka airfryerze. W Starbucksie albo w jakimś
innym tym takim kawiarnią, wie się tam. No, z taką takim kawiarniową, takim kupa Costa Cafe jakieś tak. Coś takiego, nie? Dobra propozycja. Ciekawe jestem, czy oni to podgrzewają w żabce. Nie chyba. Poka tą kanapkę. No to jest takie na zimno sobie do zjedzenia raczej, ale podgrzane by mogło się. To jest kanapka z czym? Ciekawie. To jest ze szpinakiem, szynką, mozzarellą i pesto. I to jest taka ciabata, kurwa, czy coś tego no. Typu. A, bo ta bułka jest ze szpinakiem. Aha, to spoko, sobie to ma... spoko. No taki o mozzarella, ej, to szynka domowo bardzo, i tak. Pesto, jakiś sos majonezowy, coś tego typu. Jakoś takie coś jest do pracy, to byś coś bała zrobiła. No, tylko że ładnie zapakowane. Czyli nie pracujemy na przykład. A wiesz, że ja w ogóle widziałem fabryki, nie wiem czy wszystkie, ale niektóre tych fabryki, nie wiem czy tam Ciopaluch czy jakieś widziałem właśnie, no. I oni to ręcznie składają na fabryce normalnie te kanapki. Ja bym chciał, i dom one, oni tak jakby nas kiedyś zaprosiła żabka do takiej fabryki swoich bułek. No mówię, że oni tak pojechalibyśmy na miejscu. Materiał. Zajebiste by to było. Tutaj jest pomidor, ja nie lubię pomidora strasznie. No, pięknie, nie lubię za bardzo. A tu jest pesto. Pesto psuje smaki moim zdaniem. Tu już czymś dziwnym smakuje. To już jest pesto. To już smakuje jak takie odmrożone, że tak powiem. Wiesz co, to są bułki. Nie lubię szpinaku. Tamta była taka nadmuchana fajna, a to jest taka. Tamte fajne, obydwie opcje były spoko. A to nie kupiłbym. Przepijemy tego. Teraz, żeby się drugi raz zrobił słowo buzi, tak nie powiem. Kupił, na pewno. Dawaj, przepijemy. No to dawaj te bubble tea teraz. Specjalnie kupiliśmy herbatę. Ej, to zajebiste porzeczkowe. No. Pachnie takimi żelkami, no zajebiste apokate. Śliwa taką kurwa śliwą. No tam to też chciałem powąchać. Wódką by to można zalać całe? To jest kurwa bardzo dobra propozycja. I uważam, to że to drinki, jest prawidłowa propozycja. Drinki podania z lodem, kubek, połączony z kubkiem z bubble tea, połączony z soplicą. Istnieje duże prawdopodobieństwo, żebyś miała to zasmakowało. To jeszcze by trzeba dodać czegoś, bo to by słodkie było w kurwa. Czystą wódkę i chuj. Dobra, próbuję porzeczki, bo to będzie takie, ci powiem, no właśnie mieszam taką. No dobra, to porzeczka. Tu jest cynamonek. To do czegoś innego by pasowało, do iced tea to nie siedzi mi się wydaje, wiesz? No ta śliwa to taka, no ta porzeczka najlepsza. No po zapachu samym było można. Śliwa chujowa, bo smakuje jak taki sos do wody. No ale mi się to wydaje najgorsze, takie to cynamonowe. To jest dziwne, to jest top. To jest dobre. Zgodzę się. To jest dobre. Dobrze, tutaj mamy sałatkę pesto z grillowanym makaronem kurczakiem. To jest kurwa największa opcja, chyba łyżka najbogatsza. Jest bardzo przydatna w takich rzeczach. Jest sos pesto, łyżki chyba. Makaron jest. Jest makaron, jest kurczak taki, jest jego, że tak powiem, niezły kurczak. Dobra, wlewam tej oliwy, co? Do ognia. Ładne pesto, tak wygląda kurczak, jakby domowe było, nie takie z słoika. Nie lubię pesto. Nie lubisz? Nie. No kurwa, dobre pesto, takie lepsze niż jakby było domowe, naprawdę. Lepsze niż jakiegoś słoika czy coś takiego. Co tu jest tak? Szpinak, jakiś kurczak, kurczaka już jadłem. Dobra. Tak? Bo takie człona. Rysuję makaron. A to nie ma oceny, czy to jest A, B, C, D i tak dalej, czy zdrowe. Ci wydaje niezdrowe, takie tłuste, słone dość, ale dobre za to. Nie, nie to smakuje. Dobra. Ta dobra. Te mi się będą wydawać, że one są takie podstawowe i będą gorsze, ale ta jest dobra. Ale dobra. Trzeba ojechać pierwszego dnia, kiedy przyjechało, bo... No tak, ona jest do dzisiaj. Z każdym kolejnym dniem będzie. Ona jest do dzisiaj, więc ona nie przyjechała pewnie dzisiaj. Dlatego no właśnie mówię, że... jeszcze wezmę, chłopie, to jest kurwa dobra, naprawdę. Jest to spoko alternatywa, gdybyś na przykład miał zamkniętą restaurację. Maciarski. Do jazdy. Musisz coś opierać na szybko z żabki. No to co pije, ja się zajmę. Bardzo fajnie. Sałatka nicejska. To jest z rybą? No kurwa, to ja nie wiem, ale się przygotuję. A co to jest w środku? Tuńczyk, o kurwa, będzie. Aaa, no tuńczyk, nie to widzisz. Tutaj mamy jajo tuńczyk, jest. Dość, jest jajo, jest tuńczyk, możesz powiedzieć czymś dobry, bo ja nie wiem, ja się nie znam na tuńczyku, bo ja nie jem ryb. No pewnie z puszki taki, nie? Poka tego tuńczyka, kawałek tak sobie. Jabne. Czy jest quality, czy jest nie quality? Dobry jest jakiś z puszki, chyba. Śmierdzi strasznie ślińczykiem, więc chyba dobry. Jajo, test jaja, gotowane. Właśnie ciekawe, czy tak, takim jajem jest starym, czy takim fajnym? Ja jechałbyś ze starym jajo w majonezie. No. Kurwa, nie by w ogóle go połączenia. Tuńczyk z jajkiem, what the fuck. No i co? A, ten sos taki, o. Smakuje to całkiem jakościowo. Nawet nie są moje smaki na sałatkę. Tu cebula, jakaś jest pokrojona. Jest to zrozumiałe z mojej strony. Jakieś oliwki. No nie, są to moje smaki na... No, ale czy ryba jest okej? Okay. Ktoś... Dla kogoś, kto lubi rybę, czy to jest okej? Okay? Chyba tak, no, ktoś musi lubić tuńczyka, kurwa, i sałatkę z tym. Czyli trzeba być nieźle pierdolniętym. I do biura też przynosić, kurwa. Ja pierdolę, to w ogóle taki, kurwa, bezużyteczny. No. Ani w pociągu tego nie zjesz, ja nie? Ani w biurze. Przedziale. Gdzie to kurwa? Musisz w kącie się schować na ulicy. Patrz, salka Cezar z kurczaczkiem. Okej, tu jest z kurczakiem. W ogóle taki ładny jest. I to jest chlebek? Czy z kurczak? Mszanki są, no. Ładny ten kurczak taki, nie? Taki kurwa. Te lefrogi to jakiś taki wyższy poziom jest, no. No właśnie kurwa, no nie masz paragonu, żeby sprawdzić, jaka to była cena tych rzeczy, bo to tak kurwa się wydaje. Nie mam paragonu. Albo przez opakowanie jakościowe. Albo przez opakowanie. O kurwa, to są te, jak one się, a nie anszuła, tylko te. Kapary kurwa tu są. Tak się składa, że masz aplikację żabki, więc mogę... Czemu masz napisane chuju? Jak jest podprawa aplikacja żabki, to jest cześć chuju. A, bo tak się nazywam. Jak mogę znaleźć... Ciapari. A to w ogóle można zamknąć. Zamknąć mordę można i kurwa... No przemieszane, nie? Kuponach. Nie będzie tego w kuponach. To się, ile kosztuje? Cena na pewno musi być. Nie, nie będzie. O, próbuję sałatki tak zwanej Cezar. Nie ma ceny. To Cezar ci powiem taka o. Możesz tu spojrzeć, popatrzeć, jeszcze ja tutaj no, daj, zobaczmy. Cezar
gotowa? No. A jest! 12. A to jest coś innego w ogóle. Jest sałatka Le Frog z kraszą dryczaną. 12,99 te sałatki kosztują. Jakieś są w ogóle szejki. Są kanapki. Dychę kanapka. Ta 12. Ej, fuj, jest ich w ogóle więcej. To u nas nie było tego, no, na przykład. Dobre to jest, moim zdaniem. No. Dla ciebie to jest było dobre? Tak. Dla mnie takie o. Jeszcze jedna. Sałatka z serem i mozzarellą i szynką dojrzewającą. Czemu do wszystkiego dają te sosy? Te sosy dodają, żeby to było takie fajne, mokre. O, tu jest kulka mozzarella. Kula mocy. Czyli ktoś zjadł mozzarella i zostawił po prostu pozostałość. To jest pesto znowu. Tam jest taka szynka dojrzewająca. Co to jest? To jest szynka. To jest szynka? Szynka? Mhm. Tylko w paskach? Tak. Dobra, bo to pesto lubię. No, pesto ma dobry smak, ale i tak topka to tamto było moje. Dla mnie. No, nie ma mięsa. Taki. Jest szynka zamiast mięsa i... Jest ta szynka. Słone bardzo to pesto takie, ale dobre. No i to, czas na pirogensy. No i podgrzejmy. No dobra, patrz. Podgrzane. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Otwieramy. Proszę bardzo, pyk, pyk. No i sprawdźmy, czy to z tofu i z czym. Bardzo często jadą te pierogi ruskie w Żabce. Ale nie te, to są jak ruskie z wędzonym tofu. To są jak ruskie z wędzonym tofu po prostu, tak? Dobra, sprawdźmy, co tu mamy. Ciekawe, czy będzie jakaś różnica. A ciepła. Takie wędzone bardzo mocno. No bo jest w wędzonym tofu. Gorsze. No gorsze, ale... Te ruskie lepsze. To są takie... Czy takie złe, takie miękkie bardzo, takie... Jakbyś wziął ruskie, taka papka. Taką wędzonkę do niego jest. No. Top odkrycie dzisiaj, bajgiel z grillowanym boczkiem i jajecznicą. No, to jest było dobre. Dobre, bardzo fajna sprawa. Cześć tam.